Hej, dziś rozmawiamy z profesorem Arkadiuszem Radwanem, publicystą i prawnikiem, obecnie również polskim kandydatem na sędziego Sądu Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Skoro pan już powiedział o tej ostatniej nowej rzeczy, to ja muszę ze swojej strony zastrzec, że wszelkie moje poglądy, które tutaj będę wypowiadał, to są moje absolutnie prywatne. Po części są to też poglądy koleżanek i kolegów z książki. Jest zgoda co do zdecydowanej większości, a na pewno kierunków. Pewne niuanse mogą być takie, że są rozbieżności, będę to zaznaczał. Ale warto, jako Arkadiusz Radwan, osoba prywatna się tutaj... Warto to podkreślić, oczywiście. I właśnie dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tegorocznej państwa książce Umówmy się na Polskę, której jest pan współautorem. I jest to praca zbiorowa 28 ekspertów i ekspertek z całego spektrum poglądów społeczno-politycznych, w której prezentują państwo kompleksowy projekt przebudowy polskiego systemu politycznego i konieczność, jak to państwo ujmują, zawiązania nowej umowy społecznej w naszym kraju. Więc na początku właśnie chciałem zapytać, na jakie problemy chcieli państwo odpowiedzieć poprzez tę książkę? Dlaczego są potrzebne zmiany na tym polu? Ja myślę, że wszyscy, zwłaszcza ci, którzy obserwują właśnie życie publiczne, ale nawet ci, którzy go nie obserwują, ale w sytuacjach różnych społecznych, urodzinowych czy innych wchodzą w dyskusję, widzą, że temperatura rozmów o polityce stale rośnie i że też wszyscy jesteśmy dotykani polityką. Polityka się interesuje wszystkimi, łącznie z tymi, którzy się polityką nie interesują. I o ile spór i to, że się różnimy, jest solą demokracji, tak zawsze było i to jest naturalne, o tyle w tym momencie spór stał się poniekąd samoistym w dużej mierze narzędziem do konsolidowania wyborców, do budowania poparcia z różnych grup. Czasami są to dość egzotyczne grupy scalane w bloki, które łącznie mają dać właściwą większość, a te bloki daje się wytwarzać przez to, że się wykorzystuje z jednej strony różnice, które zachodzą między ludźmi, a z drugiej strony te różnice też są podsycane. Tak? Dzisiaj zaletą polityka stało się to, że trafniej niż inni potrafi po pierwsze rozpoznać, po drugie po części też wytyczyć, bo to jest taka reakcja sprzężona, pewne osie sporu i wokół tego sporu cementować własnych wyborców, pozyskiwać nowych według tych narracji. I to zaczyna być problemem wtedy, kiedy koszt tak prowadzonego sporu w takiej logice wymyka się spod kontroli. To znaczy ten koszt staje się dewastujący dla polityk publicznych, a to przez to dotyka z kolei każdego Polaka, każdego wyborcę, czy też tych, którzy na wybory nie chodzą, dotyka nas wszystkich, bo pewne kwestie kluczowe, również takie, które dotyczą polityki zagranicznej, które dotyczą polityki bezpieczeństwa, one stają się tematami do, powiem kolokwialnie, grzania polaryzacji, tak właściwie jak każdy inny, tak długo jak długo są dobrym środkiem do tego celu, to są w ten sposób instrumentalizowane. I to ma oczywiście długofalowo fatalne konsekwencje, ale też chciałem powiedzieć, chciałbym jakby odwrócić uwagę naszych słuchaczy od nazwisk, tak, żeby nie rodzić takich skojarzeń, że ja mówię o czymś, a ktoś temu nadaje jakieś nazwisko, imię czy twarz. Tu chodzi o pewne mechanizmy, co więcej, te mechanizmy nie dotyczą tylko Polski, bo kiedy na przykład pomyślimy sobie o referendum brexitowym, gdzie to był właśnie taki ładny przykład, jak pewien interes kraju tak naprawdę w wymiarze polityki zagranicznej został poświęcony wyjściowo, to było takie źródło, prawda? To była rozgrywka w obrębie partii konserwatywnej i to się zupełnie wymknęło spod kontroli i istotny element polityki państwa, jakim jest polityka zagraniczna, został poświęcony w imię rozgrywki wewnętrznej. Takie przykłady były też w Polsce, dyskusje na przykład o nowelizacji ustawy o IPN-ie, niejednokrotnie obciążaliśmy relacje z naszymi partnerami z uwagi na to, że było to dobre paliwo w obrębie polityki wewnętrznej. I to jest po prostu szkodliwe dla Polski. A z kolei ten mechanizm, on zaczyna premiować tych, którzy to grają, prawda? I stąd też przechodzę do jakby sedna pańskiego pytania. Jeżeli mamy mechanizm, czyli pewne reguły gry, które takie zachowania promują i premiują, no to tak długo jak długo tych reguł gry nie zmienimy, no to będzie racjonalna postawa aktorów politycznych, prawda? Stąd też pomysł, żeby te reguły zmienić. Tak, ponieważ to, co pan powiedział na samym początku, że polaryzacja i właśnie spory przenikają już w tym momencie tak naprawdę do
na każdy szczebel życia społecznego w ogóle. I rzeczy, które niejednokrotnie są jakimiś technicznymi sporami, można tak to powiedzieć, w samej polityce, no ludzie się potrafią pokłócić o to przy stole, prawda? Ponieważ są one prezentowane, ja tak mam takie wrażenie, prezentowane są one wyborcom, ludziom, widowni jako rzeczy, jako sprawy w ogóle dobra i zła absolutnego, w których o ile nie zajmiesz takiej innej pozycji, no to już świadczy o tobie jako o sobie. A być może absolutnie nie musiałoby tak być, nie jest to potrzebne do rozwiązania tych problemów technicznych w polityce, a jak pan właśnie słusznie zauważył, być może obecny system, kształt systemu politycznego właśnie premiuje spychanie tych sporów na te niższe warstwy, ponieważ to po prostu w obecnym kształcie działa. Więc właśnie teraz możemy przejść do tego, co właściwie pan... Uzupełniając o tego, co pan powiedział, bo tak rzeczywiście jest. To się wiąże też z tym, że polityka tożsamościowa zyskuje na znaczeniu. To z kolei prowadzi do czegoś, co można nazwać pakietyzacją ofert, czyli one są ładowane do pewnych bloków. I tak jak, nie wiem, była kiedyś taka gra telewizyjna koło fortuny, że brakujące litery się uzupełniały i odgadywało się, co z tego wyjdzie. To tutaj w dużej mierze też moglibyśmy z brakujących liter z pewnych liter, które mamy, ułożyć całe hasło, bo dokładnie odgadniemy, jakie będą te brakujące. Mhm. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś nam przedstawi swój pogląd na kwestie A, B i C, to odgadniemy z łatwością pogląd na kwestie D, E i F, bo one są bardzo często w pewnych pakietach sprzedawane. I to od razu też utrudnia wyborcom wybór, bo wyborcy mogą się zgadzać z jedną kwestią, z jedną opcją, z drugą kwestią, z drugą opcją, ale ponieważ ten element tożsamościowy bardzo zyskuje na znaczeniu, czyli ten identyfikacyjny, że my się identyfikujemy z czymś, a to oczywiście jest też napędzane pewnymi naturalnymi procesami, mianowicie rzeczywistość jest coraz bardziej kompleksowa i znowuż jest racjonalną postawą wyborcy w swoim jakby w pewnym sensie, że wyborca nie jest w stanie przy takiej tak kompleksowej rzeczywistości należycie pozyskać, przetworzyć informacje z każdego obszaru i wyprowadzić z tego wnioski. Dlatego też jest to poniekąd też racjonalna postawa, że pokładamy ufność w kimś, kto nas reprezentuje na scenie politycznej i przez to też będziemy skłonni akceptować do pewnych granic oczywiście, tak? Ale pokazuje pewien model, tak samo od jego odstępstwa, ale pewien model jest taki, że zaczynamy akceptować, utożsamiać się z pakietem oferty politycznej, która idzie w zestawie z danym proponentem, czyli tak, politykiem. To jest bardzo słuszna uwaga i to, co pan powiedział, że to może utrudniać wyborcom wybór, to jest bardzo ciekawe, bo to wyborcom, że tak powiem, świadomym, prawda, ludziom, którzy są w jakiś sposób zaznajomieni z tym, jakie mają same własne poglądy na politykę, rzeczywiście może to utrudniać wybór, ponieważ no bo musieliby coś porzucić, żeby przyjąć jakąś inny element pakietu, ale z drugiej strony, tak, ale z drugiej strony ja bym dodał, że osoby, które się zasadniczo polityką nie interesują, tylko tak od wyborów do wyborów albo wcale, to takie osoby wystawiane na ten obecny system są uczone, że domyślnym jest, że te poglądy występują w takich pakietach. I że to jest zupełnie naturalne, że jak wierzysz to nie, że tyle, że coś musisz poświęcić, tylko że oczywistym jest, że bierzesz również to. Więc tak, myślę, że to jest właśnie bardzo słuszna uwaga. Więc tak jak mówiłem, jakie zatem państwo proponują zmiany? Jak powinna w takim razie, zdaniem państwa, wyglądać ta nowa umowa społeczna i w jakim kierunku są te pomysły przebudowy systemu politycznego w Polsce? Tak, więc powtórzę jeszcze raz chyba kluczowy element diagnozy, że koszt sporu politycznego jest za wysoki. Mhm. I powstała giełda pomysłów, co zrobić, żeby ten koszt dewastujący dla instytucji państwa zmniejszyć. No i na tej giełdzie pomysłów pojawiła się idea decentralizacji strategicznej, która zasadza się na następującej obserwacji. Że pomimo iż, i też od tego zaczęliśmy tę rozmowę, Polacy są zróżnicowani, mamy różne poglądy na różne kwestie i one też w dużej mierze organizują nam dyskurs publiczny, nasze rozmowy o polityce, to, co nas emocjonuje, nadają ton i podbijają emocje, podczas gdy bardzo wiele kwestii to są te, które nas łączą. Mianowicie jest właściwie ponadpartyjny konsens co do euroatlantyckiej orientacji Polski.
Oczywiście, co do niuansów tego, jak powinniśmy zajmować stanowisko co do poszczególnych kwestii w Unii Europejskiej, to mogą być różnice, ale kierunek strategiczny co do europejskiej, co do euroatlantyckiej orientacji Polski, to jest wspólne dla wszystkich znaczących sił politycznych. Kwestia tego, że Polska powinna być bezpieczna, tak? Bezpieczeństwo narodowe przed zewnętrznym agresorem, to się nam unaoczniło teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa pełnoskalowa wojna. Zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego we wszystkich jego wymiarach, ale mamy przecież zagrożenie terroryzmu co jakiś czas o sobie przypominające. Tutaj też co do zasady, że chcemy być bezpieczni, panuje zgoda. To, że demografia jest wyzwaniem, co do tego też panuje zgoda. Co do tego też, że powinniśmy się bogacić i rozwijać, że powinien być gwarantowany wzrost gospodarczy oraz pewna, i tu już pewnie będzie więcej różnic, ale co do pewnego minimum też byłaby zgoda, że powinniśmy zachować pewną spójność społeczną, taką, która da nam spójność państwa, która nas uchroni przed jakimiś niepokojami społecznymi. Jak daleko ten egalitaryzm powinien sięgać, jakimi środkami będzie sięgany, to oczywiście może być kwestią normalnej polityki, ale co do zasady, to są te kwestie kluczowe, co do których panuje zgoda. Gdyby je przełożyć na PKB, to by się okazało, że co do miażdżącej większości tematów mierzonych wagą PKB, jesteśmy zgodni. Jest to całkowicie kontrintuicyjne, czy sprzeczne z tym, co jest naszym doświadczeniem codziennym, jak bardzo napięta jest dyskusja, jak bardzo skłóceni jesteśmy. Dlaczego tak jest? O tym już mówiłem. No po prostu politycy są racjonalni, tak? I oni wybierają strategię według istniejących gry, te, które dają im korzyść, a polaryzacja okazała się po prostu korzystna dla wielu. I teraz my chcemy to zmienić. I wspomniałem o tym, że na giełdzie pomysłów, jak to zmienić, pojawiła się pomysł na centralizację. On, przechodząc może od ogółu do szczegółu, bo tak myślę, że będzie przystępniej, postanowiliśmy, mówiąc najprościej, zdecentralizować niezgodę. Po to, żeby ministrowie rządu w Warszawie, ale w dużej mierze też posłowie, w mniejszym stopniu musieli się zajmować takimi kwestiami, co do których Polacy się różnią. A to, że Polacy są zróżnicowani, to jest dość oczywiste, bo wystarczy spojrzeć na mapę wyborów i to akurat u nas mamy może to szczęście, że u nas ten podział jest odzwierciedlony geograficznie. Gdyby był on mniej geograficznie odzwierciedlony, pewnie byłoby trudniej to zrobić i pewnie decentralizacja w naszym modelu w ten sposób by nie zadziałała, bo ona jest decentralizacją przez pewną regionalizację i przez przekazanie lokalnym wspólnotom znacznie doskonalszych narzędzi do tego, żeby uruchamiali swój potencjał i swoją kreatywność. A więc, ponieważ mamy, co widać na mapach wyborów wszystkich, tak naprawdę od pewnie 93 roku, a może już 91, w każdych kolejnych wyborach parlamentarnych, w każdych kolejnych wyborach europejskich, w każdych kolejnych wyborach prezydenckich. W samorządowych może to jest nieco bardziej skomplikowane, ale też ta sama mapa była widoczna w referendum, które akceptowało obecnie obowiązującą konstytucję. Mamy po prostu dwie Polski, są te same dwie Polski, które mamy w każdych innych wyborach i poniekąd też w mniejszym nasileniu, ale kontur mapy byłby ten sam w wyborach, przepraszam, referendum dotyczącym akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tam mieliśmy no, większość za, ale ta większość była różna w różnych miejscach i to była ta sama mapa. Jeżeli tak jest i to się tam powtarza tak naprawdę przez całą transformację, czy też można się spierać, czy to jest ciągle transformacja, ale przez cały czas naszej demokracji w III Rzeczypospolitej, to znaczy, że te różnice są utrwalone, one są realne, one nie są wyłącznie wymyślone. To nie jest tak, że politycy są jak Neptun, który swoją sprawczością kreuje fale, których by nie było. Oni są trochę jak surferzy, prawda? Którzy odgadują fale, no mają też pewien potencjał ich wzmocnienia, ale nie zrobienia z niczego, prawda? To podglebie społeczne rzeczywiście jest różne w różnych miejscach, wartości są różne, modele są różne, przywiązania są różne. I teraz, jeżeli tak jest,
jeżeli mamy taki model ustrojowy, jaki mamy na podstawie tej konstytucji, o której mówiłem z 1997 roku, no to on tak naprawdę prowadzi do takiej podstawowej reguły gry, że zwycięzca bierze wszystko. Czyli zwycięzca w Warszawie może meblować życie Polakom na Podkarpaciu, w Zachodzie Pomorskim, w Świętokrzyskim, wszędzie. Nie zważając na te różnice. To z kolei prowadzi do tego, że taka prawdziwa legitymizacja demokratyczna dla tych działań lokalnie w jednych miejscach jest silna, w innych jest słaba. Znaczy są takie miejsca, gdzie narzucana polityka spotyka się ze sprzeciwem większości ludzi. I takich obszarów, gdzie mamy niezgodę, jest to oczywiście wiele. No, dyżurnymi są na pewno kwestie dotyczące aborcji, kwestie dotyczące małżeństw jednopłciowych, bo one są jakby najgłośniejsze w debacie publicznej, ale przecież również kształt treści programów nauczania, w ogóle filozofia funkcjonowania szkoły, tak? Model funkcjonowania szkoły, akcenty na wiedzę, na umiejętności, na orientację na przyszłość albo na przeszłość, prawda? Ile historii, ile technologii, ile umiejętności miękkich, a ile twardych. To są rzeczy, gdzie się w jakiejś mierze różnimy. Miejsce religii w szkole przecież, miejsce w ogóle kościoła w życiu publicznym. I teraz przychodzi nowy minister do swojego gabinetu w Warszawie, no i mamy od, prawda, od Sienkiewicza do Gombrowicza, prawda, przesunięcia co chwilę. Co więcej, ponieważ mamy tę logikę sporu totalnego, mamy, przecież była o tym mowa, totalna opozycja, w uchu prezesa kiedyś na to był komentarz, że skoro totalna opozycja, to może władza jest totalna, no ja bym powiedział, że mamy ustrój taki, który daje obecnie włodarzom w Warszawie no, totalną władzę. Nie w sensie totalitarną, ale po prostu idącą dalej niż ta legitymizacja demokratyczna tą władzę dać im. I co więcej, to się po prostu też opłaca. Bo no, racjonalnego polityka. No, polityk racjonalny musi myśleć o tym, żeby być ponownie wybranym, żeby swoją pozycję obronić i wzmocnić. Po co taki polityk racjonalnie działający ma się angażować w jakieś skomplikowane, nie zawsze zrozumiałe i przynoszące efekt odroczony zmiany systemowe, jak reforma służby zdrowia, czy przemyślana reforma szkolnictwa wyższego, takie próby akurat były w szkolnictwie wyższym, skoro o wiele łatwiej i taniej można, znowu użyję kolokwializmu, grzać tematy światopoglądowe. One, więcej ludzi to rozumie i można mniej poważnie traktować tą misję swoją, którą, prawda, każdy minister, mówię o takich, którzy są politykami, uprawia politykę w sensie politics i powinien uprawiać policy, czyli to poletko polityki publicznej jemu powierzone. No i okazuje się, że jemu się bardziej opłaca antagonizować, bardziej mu się opłaca serwować tematy drażliwe, ale takie, które budują też na niego poparcie, niż angażować swój czas i energię, są to zasoby ograniczone, w dobrą politykę publiczną w obszarze jemu poświęconym, bo nieoczywisty jest z tego zwrot. No i to oczywiście prowadzi konsekwentnie do tego, że polityki publiczne w bardzo licznych obszarach są znowu właśnie instrumentalizowane, podporządkowane celom politycznym, a są to coraz gorsze. I to nie tylko, że są coraz gorsze, tak, są coraz gorsze, a przychodzi nowa władza i zaczyna od zanegowania tego, co było, prawda? Czyli mamy trzy kroki w prawo, potem trzy kroki w lewo, a to przepala energię, zasoby, po prostu zostajemy w tyle w wyścigu już globalnym. Pan powiedział jeszcze o, bo ja powiedziałem, że będę szedł od ogółu do szczegółu. Tak, tak, tak. I jak podsumowując tak pokrótce to, co pan powiedział, czyli chcieliby państwo, proponują oddanie pewnych decyzyjności na niższe szczeble administracyjne, bardziej regionalne. Niektórych, tak wiadomo, nie wszystkich, prawda? Tak to, do tego przejdziemy jeszcze jakich. Tak, aby niektóre te elementy sporu mogły, które, tak jak pan mówił wcześniej, nie są aż tak ważne z perspektywy działania samego państwa, PKB i tak dalej, aby nieco, niejako wyciągnąć je z polityki krajowej bardziej na arenę lokalną, aby... Tak jest. Aby zmniejszyć władzę i to by mogło, i z uwagi na to, że Polska jest do pewnego stopnia podzielona geograficznie w kwestii politycznej, to właśnie zmniejszyłoby moc polaryzacyjną tych wszystkich tematów i nagle nie opłacałoby się aż tak bardzo grzać ich w Warszawie, że tak się wyrażę.
Dokładnie tak, co więcej, my teraz często wokół niektórych tematów mamy taką logikę gonienia króliczka. Mhm. I oczywiście to wtedy trwa długo, buduje emocje, natomiast ten model umożliwia powiedzenie sprawdzam, tak? Czyli jeżeli mamy spór na poziomie ogólnopolskim, bo tak jak powiedziałem, on jest ufundowany na realnych różnicach. I ten spór się do tego sprowadza, że jedni wierzą w to, że lepszym modelem do życia jest model konserwatywny, a inni wierzą w to, że lepszym jest model progresywny, ze wszystkim, co się z tym wiąże, inny model rodziny, inny stosunek do ochrony życia, do wielu innych rzeczy, prawda? I rzeczywiście jest tak, że są osoby, które w szczerości przed samym sobą wierzą w jedno, bądź wierzą w drugie. Jedni i drudzy są naszymi współobywatelami. Nikt tego modelu tak naprawdę nie urzeczywistnia w pełni, a jeśli nawet w dużym stopniu, to unieszczęśliwia tym drugą część Polski, a oprócz tego to i tak jest nietrwałe, bo przy zmianie władzy to jest odkręcane i ciągle mamy tą zabawę w godzinie króliczka, że każdy może twierdzić, że no byłoby świetnie, gdyby było tak, jak my chcemy, ale się nie da. No a wtedy jakby to alibi by w jakiejś mierze odpadło, bo pewne modele w pewnych regionach dałoby się wdrożyć w znacznie większym stopniu i ze znacznie większą trwałością. I można by zobaczyć też ich skutki, prawda? I zobaczyć ich realne skutki w realnym życiu, prawda? Jak wyglądają różne parametry, bo co do pewnych parametrów, to znowu jesteśmy zgodni, bo są takie parametry, co do których pewnie byliby wszyscy Polacy zgodni, że są wartością, prawda? Nie wiem, oczekiwana długość życia, zanieczyszczenie powietrza, wysokie rezultaty, jeżeli chodzi o, nie wiem, zdawalność matur, albo też lepiej jeszcze w ujęciu międzynarodowym miejsce w rankingu PISA, tak? Liczba samobójstw, depresji, no cała masa parametrów, prawda? Śmiertelność niemowląt, jest cała masa parametrów, co do których byśmy się zgodzili, że tak jest lepiej, a tak jest gorzej. To byłoby dość wspólne. Różne mogłoby być to, jak do tego dochodzić. I to byłby taki element sprawdzam, prawda? Mamy wiele różnych problemów, które są kryzysami, one oczywiście mają też różną wagę dla różnych osób, w zależności od światopoglądu, ale mamy kryzys demograficzny na przykład, tak? No i jedni wskazują, że jest tym źródłem kryzys tradycyjnego modelu rodziny i należy wzmacniać tradycyjny model rodziny, należy ograniczać rozwody i chronić życie, życie poczęte. Inni powiedzą, że głównym problemem jest brak równości na rynku pracy, brak całej infrastruktury dotyczącej wsparcia dla kobiet przedszkolnej, żłobkowej i innej, jak również nadmiernie restrykcyjne prawo aborcyjne. Tak? Jakby zgoda jest co do tego, że mamy kryzys demograficzny, a okazuje się, że recepty mogą być całkiem inne na to. Pewnie bardziej ulotne, ale też są pewne metodologie, które badają poziom szczęścia osób, ludzi, prawda? A co jest pewnie dla wielu jeszcze ważniejszym parametrem niż PKB, chociaż ten z kolei też jest pewnym parametrem istotnym. No i teraz mówimy sprawdzam, tak? W jednych regionach umeblujmy sobie życie tak, w innych inaczej. Tak się da zrobić. Osiąganie dobrych wyników w tych parametrach wcale nie musi być ograniczone do jednego modelu życia. Są państwa czy regiony bardzo progresywne, na przykład Holandia, która ma dobre parametry w większości tych rzeczy, o których mówimy, czy państwa skandynawskie, ale mamy też Austrię, która jest bardzo konserwatywna. Ja akurat mieszkałem prawie w Austrii i mógłbym o wielu rzeczach zaskakujących opowiadać, które u nas się wydawałyby daleko jakby posuniętym wejściem kościoła w życie publiczne, które w Austrii są normalne. Bawaria, prawda, właściwie najbogatszy land niemiecki. Więc jakby to samo to nie przesądza w wyniku gry, prawda? Chodzi o to, żeby umożliwić wdrożenie różnych modeli, które z kolei sprawią, że ludzie będą czuli się u siebie, że nie będą się czuli pod okupacją. Ja używam bardzo świadomie tego słowa, pod okupacją reżimu etnicznie wprawdzie tego samego,
ale co do wszystkich wartości zupełnie odmiennego. Innego plemienia, nie? Jakby na to nie spojrzeć, prawda? Innego plemienia. Po prostu innego plemienia, które mówi tym samym językiem wprawdzie, ale jest odmiennym plemieniem. Tak, i pan tutaj używa takiego sformułowania strategiczna decentralizacja, prawda? No i ja wiem, pan pewnie na pewno też wie, że wiele osób, kiedy słyszy o czymś takim, to im się zapala lampka w głowie federalizacja, prawda? Że pan chce zrobić rozbicie dzielnicowe i że to będzie koniec Polski. Znaczy, no w sensie, że podejrzewam, że niektórym osobom mogą się naturalnie pojawiać tego typu obawy, bo z tym się może to kojarzyć w naszej kulturze. Więc właśnie tu jest pytanie, dlaczego to nie jest jednak to, co, jak państwo opisują ze szczegółami w książce, dlaczego to nie jest to, czego ludzie mogą się obawiać i jakie... I też o to chodzi, że skala tego, ile tej decyzyjności może zostać, że tak powiem, oddana na te niższe szczeble, jest tak naprawdę jeszcze do ustalenia. Państwo przedstawiają szereg bardzo konkretnych propozycji, też odsyłają mnie do samej książki, ale też wyraźnie zaznaczają, że to nie jest na sztywno, prawda? Że to jest ten projekt, że tak powiem, otwarty jeszcze, prawda? Tak. Kiedy powiedziałem, że chodzi o w dużej mierze zdecentralizowanie niezgody, rozwinę to jeszcze. Bo z tym się wiąże jeszcze coś innego. Mianowicie uruchomienie pewnej kreatywności czy wyobraźni instytucjonalnej, a przez to też uruchomienie zasobów ludzkich, które mamy w Polsce, nie tylko w Warszawie, po to, żeby ta kreatywność mogła być zaprzęgnięta do nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa niższego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej. To są takie rzeczy, które nas dotyczą wszystkich, prawda? Obecnie jest tak, że nawet jeżeli mamy pewne zadania samorządów, to samorządy mają dość małe pole manewru, jeżeli chodzi o to, jak coś zrobić. One mają dość związane ręce, muszą pewne rzeczy robić, coś jest im powierzone, tak jak, nie wiem, prowadzenie szpitali czy szkół, ale ramy, jak to ma wyglądać, są ustalane w Warszawie. I to sprawia nie tylko to, że mamy to od ściany do ściany, o czym mówiłem wcześniej, ale mamy kilka jeszcze innych kosztów i konsekwencji tego obecnego modelu. No spójrzmy na przykład na służbę zdrowia. To jest taki gorący kartofel. Każdy się właściwie uchyla od tego, żeby podjąć odważne reformy. Nawet to widzimy teraz w dyskusji o obsadzie rządu. Okazuje się, że ten fotel jest chyba najmniej pożądany, prawda? Bo się można na nim nawet wysadzić. Jeżeli zdecentralizujemy nie tylko to, że władza samorządowa ma ten tutaj prowadzić, ale może też mieć pewną wolność w ustanawianiu ram prawnych, tak? Nie tylko te, które z Warszawy przychodzą. Co więcej, i tutaj przechodzę do kolejnego ważnego elementu. To będzie porównywane na tle innych województw. Przez to, że my chcemy wprowadzić rankingi usług publicznych. I teraz, w momencie, kiedy to powstałyby te rankingi, lokalni włodarze no nie mogliby udawać, że nic się nie dzieje. Dlatego, że mieliby stały benchmark, mianowicie to, jak w innych miastach działa służba zdrowia, jak działa szkolnictwo, wyższe czy niższe. Ten pomysł jest zaczerpnięty z pewnych badań porównawczych na poziomie międzynarodowym. Otóż istnieje szereg rankingów. Lepszych lub gorszych co do metodologii, można się spierać, ale generalnie nie można ich zignorować. Doing business, tak? Ranking Banku Światowego dotyczący, mierzący łatwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. I paru jeszcze innych rzeczy, które się z biznesem wiążą, jak egzekwowanie umów i tak dalej, i tak dalej. Mamy ranking szanghajski, czy podobne rankingi prestiżowe dotyczące szkolnictwa wyższego. Mamy PISA badanie, o którym już mówiłem, dotyczące z kolei szkolnictwa niższego. Mamy ranking Transparency International, który porównuje polityki antykorupcyjne i poziomy korupcji. I takich rankingów jeszcze jest więcej, prawda? Teraz są dowody w różnych państwach, że poszczególne reformy były robione dlatego właśnie, że dane państwo źle wypadało w tych rankingach. Jakiś czas temu Izrael wypadał źle w rankingach właśnie Transparency International dotyczących korupcji. I to stało się wyzwalaczem reform, że w ciągu dość długiego czasu
poprawili te procedury i znacznie awansowali. Ja na przestrzeni wielu lat, no trzech albo czterech kadencji Sejmu, więc nie tylko tej władzy, ale też poprzednich władz, miałem przyjemność pracować dla różnych ministrów, głównie w obszarze prawa gospodarczego, bo to jest najbliższe mojej kompetencji. Często było tak, że przychodzi minister albo wiceminister i zaczyna w ogóle od tego. No słuchajcie, szanowni państwo, jesteśmy na takim i takim miejscu, w takim i takim rankingu, no trzeba coś z tym zrobić, prawda? I to był impuls. Zresztą poniekąd tak samo, to był punkt wyjścia dla ustawy 2.0 reforma szkolnictwa wyższego, gdzie ciągle mamy niesatysfakcjonujące dla względem potencjału Polski i ludności Polski miejsca w tych rankingach. I skoro te bodźce działają w wielu miejscach, między krajami, a kraje między sobą konkurują, gospodarki konkurują, to dlaczego nie uruchomić tych zdrowych mechanizmów na poziomie regionalnym, żeby z tej stagnacji wyjść, żeby uruchomić lokalną kreatywność. Pamiętajmy też, że i o tym często zapominamy, rozwiązania instytucjonalne są takim dorobkiem twórczości umysłu człowieka, który nie jest chroniony patentami. Mhm. Normalnie nie możemy sobie dowolnej technologii skopiować, a to generalnie możemy, prawda? To nie zawsze będzie jeden do jednego, bo mamy różne uwarunkowania, ale chodzi o to, że jeżeli uruchomimy ten potencjał konkurencji i połączymy to z rozliczalnością, której dzisiaj nie ma, nie ma jak dzisiaj, to wtedy włodarze poszczególnych regionów, którzy dostaną narzędzia, nie tylko tak głupoty logicznie wykonywać, co każe Warszawa, ale też uruchamiać pewne kreatywne rozwiązania, my za chwilę zobaczymy, które są lepsze. I nie będzie można udawać, że jest dobrze, jak jest źle. Prawda? Ale do tego trzeba mieć po pierwsze więcej autonomii finansowej, ale po drugie, co pewnie nawet jest jeszcze ważniejsze, więcej autonomii w zakresie kształtowania tych ram, rozwiązań prawnych. Tak. I to nam po prostu pozwoli pokazać, co działa lepiej, a co działa gorzej. Tak, tak. I też my tutaj tak dość ogólnie dotykamy właśnie tych tematów. Ponownie raz jeszcze odsyłam do... Szczegóły są rozpisane, prawda? Nie będziemy tutaj w tym momencie być może we wszystkie wchodzić. Natomiast ja chciałem też zapytać o... Bo na razie mówimy o korzyściach, jakie mogą płynąć z tego systemu, ale jakie mogą się pojawić punkty sporne, prawda? Albo w ogóle trudności czy przeszkody w funkcjonowaniu czegoś takiego. I taka pierwsza rzecz, o której myśmy też już kiedyś rozmawiali, to jest to co mi się rzuciło, że być może nieco słabo jest dotknięty w książce temat polaryzacji i tej różnicy w poglądach, w mentalności, nie tylko między regionami, właśnie jest wskazane między regionami Polski, a jest mniej dotknięty między metropolią i prowincją. I czy przypadkiem tutaj nie ma... Ja się spotkałem z takimi głosami, tak też na grupie dla patronów były takie głosy, że być może nawet większa polaryzacja niż między wschodem a zachodem Polski jest między wsią a miastem wojewódzkim. Na przykład, prawda, w różnych regionach. I czy w takim ujęciu przeniesienie tej polaryzacji, przeniesienie tych tematów na szczebel województwa, powiedzmy, nie stworzyłoby po prostu, czy na pewno rozwiązałoby ten problem polaryzacji, skoro nadal byłaby to polaryzacja, powiedzmy, no nie wiem, Krakowa, prawda, i miejscowości wokół? Tak, dziękuję, to jest bardzo dobre pytanie i takie głosy się rzeczywiście pojawiają. Tylko najpierw wspomnę, że to nie jest tak, że nasza propozycja ma być idealna, bo jak wiadomo, żaden ustrój nie jest idealny. Więc tu nie chodzi o to, żeby polaryzację wyeliminować. Bo przeciwnie, znaczy my zakładamy, że ona się nie wyeliminuje. To nie jest idea, która ma różnice zniwelować w pełni, tylko sprawić, żeby mniej opłacalne stało się na nich granie. Tak? Ale wracając teraz do samego sedna pańskiego pytania, jak rozumiem, pytania patronów. Tak jest. Metropolie są bardziej liberalne i bardziej progresywne w stosunku do otaczających ją, no nie chcę powiedzieć prowincji, ale mniejszych miejscowości czy wiosek. To jest prawda. Ale to jest tylko częściowa prawda. No, ostrzejszy obraz uzyskamy wtedy, kiedy porównamy sobie metropolie położone w części południowo-wschodniej, czyli tej bardziej konserwatywnej, z ich odpowiednikami w Polsce północno-zachodniej. Okaże się wówczas, że mieszkańcy, powiedzmy, Lublina czy Rzeszowa jednak zazwyczaj będą bardziej konserwatywni niż mieszkańcy Szczecina, Poznania, Gorzowa czy Gdańska. Prawda? Tak samo osoby, które mieszkają w województwie podkarpackim, będą bardziej konserwatywne niż
osoby, które mieszkają również w małych czy bardzo małych miejscowościach w Polsce północno-zachodniej. Więc jeśli ciągle to napięcie nie będzie wyeliminowane, to ono jednak będzie na pewno zredukowane. Mhm. Jest jeszcze jeden element. Jeżeli ktoś ciągle jeszcze, pomimo iż to napięcie będzie zredukowane, ale nie będzie wyeliminowane, jeżeli ktoś ciągle się będzie czuł nie u siebie mieszkając w Rzeszowie albo nie u siebie mieszkając w Gdyni, to co dzisiaj taka osoba ma do wyboru? No, albo to będzie tolerować, będzie cierpieć, będzie się czuła jak pod okupacją, będzie musiała wysłuchiwać, że jest albo moherowym beretem, czy zawiesiłą mordą. No, w obie strony szły te epitety, ich było dużo. Albo może się spakować i szukać szczęścia w Berlinie, w Amsterdamie, powiedzmy, albo no, w drugą stronę, może jest to mniej oczywiste, gdzie można by było się przenieść, ale są miejsca, powiedzmy, gdzie konserwacja się trzyma nieźle. Tak? Dzisiaj to jest tak naprawdę kwestia bezalternatywności albo alternatywy zagranicznej. W tym modelu alternatywa stanie się bardziej realna i bardziej przystępna, bo łatwiej się przenieść jest pewnie z Lublina do Poznania niż do Amsterdamu, z uwagi na bardzo wiele rzeczy językowych, kulturowych jednak. I to też jest zgodne z interesem państwa. Jeżeli tracimy jakąś część naszych współobywateli, bo oni mają poglądy odmienne od tych, które trzymają się mocno w Warszawie i promieniują na cały kraj, no to jednak lepiej dla Polski, żeby oni pracowali dla Polski w Poznaniu, niż żeby pracowali dla Niemiec w Berlinie, tak? I tam to PKB kreowali. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Tak, ja tak jeszcze od siebie dodam, że pomimo, że tak jak mówię, no ja też tam dostrzegam jakiś ten problem, to też warto zauważyć, że jeżeli jest to polaryzacja między właśnie no nie, miejscowością w Małopolsce a Krakowem, to jest to polaryzacja z ludźmi, którzy są znacznie bliżej, a też i przez to też kontakt z nimi jest znacznie większy, może nawet poczucie wspólnoty jest z nimi znacznie większe, prawda, niż jeżeli są to właśnie ludzie gdzieś w Warszawie, powiedzmy, prawda. Więc ta natura tego sporu jest też trochę inna. Kolejnym takim punktem jest to, że oczywiście tak jak mówiłem, to jest dyskusja jeszcze, co dokładnie mogłoby być zostać oddelegowane na szczebel wojewódzki, ale czy to też nie rodzi pewnego kolejnego problemu, prawda? Ponieważ łatwo jest powiedzieć, że okej, my jedne osoby będą organizować życie społeczne w ten sposób, inne niech sobie po prostu będą organizować inaczej, ale przecież jest wiele tematów, wiele punktów, w których no, ludzie, którzy chcieliby sobie zorganizować życie społeczne w jeden sposób, jednocześnie bardzo by nie chcieli, żeby inni ludzie zorganizowali sobie życie w konkretny sposób. I ja wiem, że to brzmi, podejrzewam, niektórzy mogą pomyśleć, że bo to jakieś, nie wiem, strasznie inwazyjne, prawda, że ktoś chce decydować za kogoś innego, no, ale tutaj można bardzo prosto podać dwa przypadki z różnych stron, prawda? Jak w takim modelu jedne osoby, powiedzmy, zareagowałyby na przykład na zezwolenie aborcji na życzenie w innym województwie, podczas gdy one uważają, że absolutnie nie powinno być tak nawet w innym województwie polskim, ale bez problemu możemy sobie wyobrazić też w drugą stronę, prawda? Czy osoby z tamtego województwa będą miały jakiś problem, gdyby w innym województwie zaczęły znowu kwitnąć, nie wiem, strefy wolne od LGBT, prawda, na przykład, prawda? W sensie, czy uchwały, przepraszam, uchwały, bo to nie były strefy, tak, ja teraz powtarzam błąd, uchwały, prawda, przeciwko takim, a nie innym zjawiskom, prawda? I myślę, że bez problemu da się znaleźć takie punkty, gdzie ludzie niechętnie by podeszli do idei właśnie pozwolenia tego, aby lokalnie o czymś decydować. Być może, ale czy to nie byłoby jednak marginalne? Znaczy, przetestujmy sobie tą hipotezę. Jak wielu naszych rodaków podejmuje działania, czy wyrusza na jakieś, no powiedzmy, na ilu konserwatystów wyjeżdża na misję? Użyję tego słowa celowo, bo się, powiedzmy, wiąże z takim podejściem niesienia pewnego pakietu wartości do krajów, no nie wiem, do Niemiec, do Holandii, do Czech. Wydaje mi się, że to nie jest to samo. W drugą stronę, prawda? Owszem, były pewne inicjatywy grup proaborcyjnych, które no, w cudzysłowie na odsiecz polskim kobietom przybywały, ale to ciągle było dość marginalne. Pańskie pytanie, czy gdyby to samo działo się w obrębie jednego państwa, pod jednym godłem i pod jedną flagą,
być może by to było nieco silniejsze. Ale pytanie, czy to nie byłoby tylko aż coś, co się mieści w wolności słowa? Dobre pytanie. Możemy orędować za rozwiązaniami, które uważamy za słuszne. Nikt tego nikomu nigdy zabrania. Ostatecznie jednak testem skuteczności takiej perswazji są wybory. Albo inne formy określania, tak jak na przykład referendum. Znaczy, ja rozumiem, bo to tak wydaje mi się, że z jednej strony no, to zainteresowanie jest większe jednak wewnątrz jednego kraju, prawda? I ja nawet nie mam, że tak, nie boję się o to, co by się działo, gdyby już wprowadzono taki system, prawda? Bo na pewno byłyby grupy, które by lobobowały w innych miejscach za wprowadzeniem takich, a nie innych rozwiązań, ale czy to byłyby grupy marginalne? To jest ciekawe pytanie tak naprawdę, ponieważ w tym momencie te grupy są głośne, ale w momencie zmiany systemu mogłoby się nagle okazać, że one już nie przyciągają tak dużego poparcia, ale ja raczej miałem na myśli, że to może być taki punkt, który wielu ludziom będzie, u wielu ludzi będzie tworzył sprzeciw w ogóle wokół państwa pomysłu zmiany. Że wiele osób może być, nie wiem jak wiele, zastanawiam się, tak, ale myślę, że znajdą się osoby, które w ogóle będą przeciwko tego typu decentralizacji, bo to może doprowadzić do tego, że w niektórych miejscach będzie pozwolenie na coś, czego my nie chcemy, nawet w innych miejscach. No ale tak, ale to co pan teraz mówi, to jest trochę chyba podobne pytanie, jak pytanie o to, czy jesteś optymistą. To może. Dlatego, że jeżeli stwarzamy możliwość meblowania swojej małej ojczyzny według preferencji i upodobań większości, czyli według tych wartości, które są podzielane przez większość w danym regionie, no to stworzenie takiej możliwości dla jednych będzie szansą, a inni mogą powiedzieć, że jest zagrożenie. No pytanie. No to jest dokładnie to samo pytanie, jak z pytaniem o optymistę i pesymistę. Stwarzamy możliwość, a ktoś mówi, ojej, to źle, a ktoś inny powie, to świetnie, bo skorzystamy z tej możliwości. No to jest tak jak to... Tylko to jest pesymista. Pesymista jest to człowiek, który uważa, że wszystkie kobiety zdradzają, prawda? A optymista, no w sumie się z nim zgadza, no bo to jest takie podejście do szans spójności. Więc ja nie wiem, dlaczego takie... to jest test na bycie optymistą albo pesymistą, tak? I tylko aż tyle. Wydaje mi się, i to chciałbym podkreślić, że my dzisiaj w polityce spieramy się głównie o wartości i rozstrzygnięcia, które te wartości urzeczywistniają. Natomiast w naszej propozycji chodzi o coś przeciwnego. Mianowicie, my chcemy porozmawiać o regułach gry. To jest kluczowe, tak? Bo to są dwa. Konstytucjonalizm oznacza dwa obszary. To jądro konstytucjonalizmu to jest ustanowienie reguł gry, czyli jak operuje państwo, jak są podejmowane decyzje, jakimi mechanizmami. No i konstytucje zawierają też w jakimś stopniu normy o wartościach przesądzające, ale tylko w ograniczonym zakresie. W pozostałym zakresie jest to obszar normalnej polityki, tak? Którą się urzeczywistnia przez ustawy, praktyki administracyjne i inne rozstrzygnięcia. I teraz my się chcemy skupić na tym, żeby się zgodzić co do reguł gry. I tu jest miejsce na kompromis. Tak, bo się nikt nie jest w pełni szczęśliwy, ale o ile przy regułach gry on oczywiście jest bardziej możliwy niż przy wartościach. No bo przy pewnych wartościach jest ciężko się porozumieć. Jak ktoś uważa, że jest coś czarne, a ktoś, że jest białe. Tutaj kompromis, też mieliśmy takie kompromisy, no ale jak się okazywało, one były produkowane z obu stron. Kompromis aborcyjny się wywrócił, był nazywany zgniłym kompromisem przez obie strony, prawda? Teraz co do wartości, pewnie trzeba będzie podejść do rozstrzygnięcia na jakimś poziomie. My twierdzimy, że to powinien być poziom regionalny, co do wielu z nich. Ale na poziomie centralnym musimy się dogadać co do reguł gry, takich reguł, które będą przez wszystkich akceptowalne. No bo bez tego, to trzeba powiedzieć sobie jasno, państwo nam się po prostu rozpadnie w jakimś momencie całkiem. Tak, tak, tak. I w ogóle ja myślę, że też bardzo wartościowym punktem spojrzenia na to wszystko jest to nie czy system proponowany przez państwa tam rozwiąże wszystkie problemy, tylko czy
nie jest przypadkiem, albo to już jakkolwiek jak na to spojrzymy, lepszy albo mniej zły niż to, co mamy obecnie, prawda? Ponieważ jeżeli coś jest mniej złe niż to, co mamy obecnie, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast taka rzecz, którą ja jeszcze dorzucę, to jest też coś, co mówiłem w tej naszej poprzedniej rozmowie, o tym, że pan mówi, że to jest kwestia podejścia optymistycznego, a pesymistycznego, prawda? Ale ja się nawet z tym zgadzam, prawda? I ja osobiście właśnie dostrzegam właśnie głównie te szanse płynące z tych państwa propozycji. I taka argumentacja, no, że to jest okazja do pojawienia się czegoś nowego, prawda? Pozwólmy ludziom zadecydować, prawda? I tak dalej. Że to są takie sentymenty, które ze mną osobiście rezonują bardzo sympatycznie. Ale ta książka jest napisana jednak, mam wrażenie, przez elity dla elit. I to nie jest problem, ale warto w tym rozpoznać, że ludzie wykształceni i tak dalej mają zwykle nieco inne usposobienie niż nawet większość społeczeństwa. I takie rzeczy, które ludziom w pewnych kręgach wydają się względnie oczywiste, takie jak, no przecież ludzie powinni sobie sami o sobie decydować, prawda? W nieco szerszych kręgach społeczeństwa mogą się już wydawać nie takie wcale oczywiste, a wręcz mogą. Ja usłyszałem kiedyś takie bardzo zdanie, które bardzo mi zapadło w pamięć od osoby, która miała zresztą wykształcenie wyższe, dobrze zarabiała i tak dalej, i podczas jednej kłótni tak na zupełnie poważnie, no przecież nie może być tak, żeby każdy mówił to, co mu się podoba. I to jest coś, co jest kompletnie egzotyczne być może dla nas, ale dla bardzo dużej liczby osób jest zupełnie zrozumiałe. I dlatego mówię, ja szukam dziury w całym, bo ja mam takie usposobienie jeszcze zawodowe, prawda? Ale po prostu wyszukuję pewne punkty po prostu, gdzie mogą się pojawiać jakieś właśnie kwestie oporu. Pan powiedział bardzo ważną rzecz. W tym, tak rozumiem, było trochę zaszyty pewien sceptycyzm, że to napisały osoby przynależne do pewnych elit, jak to może rezonować w całym społeczeństwie. Ja myślę, że jest atutem tej książki to właśnie, że ona pochodzi od głównie naukowców, ale nie tylko. To są osoby z biznesu, z sektora pozarządowego, działacze, przedsiębiorcy, ale jednak przede wszystkim naukowcy. I tam nie ma polityków, ani obecnych, ani aspirujących. Więc jest to pewien wytwór, jak mój kolega mawia, jajogłowych profesorów. I to poniekąd uwiarygadnia, jak sądzę, tę koncepcję. Bo to nie jest pisanie reguły gry, czy reguł gry przez tych, którzy zaraz się mają stać beneficjentami tego, jako politycy. No bo nie jesteśmy politykami. Oczywiście zawsze się może zdarzyć, że ktoś z tego grona kiedyś pójdzie w politykę, ale na pewno Stowarzyszenie Inkubator Umowy Społecznej kategorycznie nie ma takich aspiracji i w tym kierunku nie zmierza. Więc jest to coś, co prawie nie jest na zamówienie kogokolwiek, jest to, można powiedzieć, na antycypowane zamówienie społeczeństwa jako całości. Pewna propozycja intelektualna, ale tak też jest generalnie z bardzo wieloma rzeczami. Z mojej dziedziny, ja się zajmuję jako prawnik, mój matecznik to jest prawo spółek, ja jestem też adwokatem praktykującym spółki, transakcje. Spółka z o.o., którą wszyscy znamy i do różnych celów jest wykorzystywana, również całkiem prostych działalności gospodarczych, żaden nic nie ujmując, to kiedyś wymyślili niemieccy profesorowie generalnie. Coś, co stało się hitem eksportowym niemieckim, idea. Na ją przy desce kreślarskiej, tak? No nie przy komputerze jeszcze nie było, przy kartka ołówek i zaprojektowali coś. Więc to jest trochę tak, że rozwiązania ustrojowe, my zawsze, kiedy żyjemy w czasach, siłą rzeczy, jesteśmy uprzedzeni, jakby bierzemy za normalne to, co jest naszym, objęte naszym doświadczeniem, naszą pamięcią. A wszystko, co istnieje, kiedyś tego nie było, to kiedyś to po prostu wymyślił. W sposób mniej lub bardziej ewolucyjny. Są takie instytucje, które powstały ewolucyjnie, ale są liczne takie, które nie powstały taką drogą naturalnej ewolucji, tylko była jakaś zmiana społeczna, jakiś rozwój ekonomiczny czy inny, i ktoś wziął kartkę ołówek i coś zaprojektował. Nie wiem, nawet takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny, tak? Jelinek, Kelsen kiedyś go wymyślili z niczego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
IPN, no, Narodowy Bank Polski. No, to są instytucje, które są elementem naturalnego pejzażu. Kiedyś ich po prostu nie było, ktoś kiedyś je wymyślił w odpowiedzi na jakiś problem, który był zidentyfikowany, który był realną potrzebą społeczną. I to, co my robimy, jest generalnie niczym innym, prawda? My identyfikujemy pewną realną potrzebę społeczną i pewne realne zagrożenie dla społeczeństwa. I jako naukowcy, mający po temu pewien warsztat, proponujemy rozwiązanie, twierdząc, że ono ma szansę poprawić nasze życie każdego, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w małej miejscowości, czykolwiek w Polsce. Dobrze, ja bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Odsyłam raz jeszcze do samej książki, można ją znaleźć u wydawnictwa Znak, link też będzie na dole. Zapraszam też do komentowania tego wszystkiego, co tutaj padło, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście dodali do tego. I raz jeszcze dziękuję i oddaję głos na koniec. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo ta książka, bo o niej nie mówiliśmy aż tak wiele, o książce mówiliśmy o idei, nie mówiliśmy aż tak wiele o szczegółach i nie padło też to, co chciałem powiedzieć, bo ta książka tak mniej więcej w połowie składa się z części dość technicznej. Nie chcę nikogo zniechęcać, bo to jest pewna wizja ustrojowa i na pewno stymuluje pewną wyobraźnię instytucjonalną. I znam osoby, które jak książkę otworzyły, to jak dobrą powieść, nie oderwały się aż do końca. Natomiast druga część tej książki ma zupełnie inny charakter. To jest taka część fabularyzowana, pewne takie political fiction, ale po to właśnie, żeby przybliżyć czytelnikom, Polakom, jak poszczególne regiony mogłyby zrobić użytek. Czyli w pierwszej części, takiej bardziej technicznej, pobudzamy wyobraźnię instytucjonalną, jak państwo by mogło wyglądać co do reguł gry, a w drugim uruchamiamy wyobraźnię taką domu wokół nas i naszego regionu. Czyli gdyby te zmiany ustrojowe weszły, jak by wyglądało nasze województwo marzeń, jeżeli jesteśmy konserwatystami, jak wyglądałoby konserwatywne województwo marzeń, mamy jakąś wrażliwość lewicową, jak wyglądałoby lewicowe województwo marzeń, jak wyglądałoby chadeckie województwo marzeń, jak wyglądałoby liberalne województwo marzeń, czyli jak to właśnie uwolnienie tej możliwości, jak by się to mogło przełożyć na praktyczny model życia. Czyli to są oczywiście pewne spekulacje, to nie musiałoby tak pójść, ale chodzi o to, że w tych warunkach mogłoby to tak pójść. To po prostu obrazuje nam w sposób bardzo przystępny, bo taki zbeletryzowany, jak by to mogło działać w praktyce w różnych częściach Polski, ale jednej Polski, wspólnej Polski, naszej Polski ze stolicą Warszawy. Tak, i to jest właśnie takie bardziej, tak jak pan mówił, zdecydowanie bardziej przystępne, z czym można się bez problemu zapoznać, bez żadnego przygotowania, prawda, politycznego czy coś, dlatego tym bardziej odsyłamy do tego. I raz jeszcze w takim razie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym profesor Radwan odpowiada na ważne bardzo pytanie, jak można przekonać przyszłą władzę do wprowadzenia tego typu wszystkich rozwiązań, które opisane są raz jeszcze w książce, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów jest także możliwość zadawania pytań do naszych rozmówców, przedpremierowego oglądania nowych odcinków oraz uczestniczenia w streamach wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.